Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na poniedziałek. Krótka odpowiedź Pawła. W krótkim czasie, jaki upłynął między powstaniem pierwszego listu a drugiego listu do Tesaloniczan, członkowie tego zboru popadli w niepewność co do znaczenia słów, które Paweł napisał w pierwszym liście. Doszli do wniosku, że powtórne przyjście Jezusa jest bardzo bliskie, a nawet w tajemniczy sposób już nastąpiło. Jak apostoł odpowiedział na ten problem? To niemożliwe. Zbyt wiele wydarzeń jeszcze nie miało miejsca. Niepokój w Tesalonice skłonił Pawła do przedstawienia najszerszego planu wydarzeń czasów końca. Możemy być wdzięczni, że opis ten został zachowany także dla nas. Przeczytaj drugi rozdział od 3 do 4, co Paweł napisał w tych wersetach o człowieku niegodziwości. Jakie zasady zawarte w tym fragmencie listu pomagają nam zrozumieć zagadnienie poruszone przez Pawła. 3 i 4 wiersz. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. W niektórych greckich manuskryptach, 2 rozdział 3-4, to niekompletne zdanie. Brakuje w nim wyrażenia, bo nie nastanie pierwej, a więc jest ono uzupełniane przez większość tłumaczy. Paweł wymienia to, co musi się wydarzyć, zanim Jezus przyjdzie powtórnie. Tak więc nastąpi odstępstwo, a potem objawi się człowiek niegodziwości. To objawienie się człowieka grzechu jest przedstawione w 2 rozdziale 8-10. Jako wynik działania szatana w czasach poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa. Jednak zanim owa nikczemność się ujawni, będzie przez pewien czas działać w ukryciu, powstrzymywane przez pewne czynniki. 2 rozdział 4 wiersz opisuje człowieka niegodziwości, człowieka grzechu, który działa przez pewien czas potajemnie, następnie w czasie końca zostaje ujawniony. Sprzeciwia się on Najwyższemu, wynosi się ponad Niego, zasiada w świątyni, ogłasza się Bogiem. Werset ten jest pełen nawiązań do tekstów zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Przeciwnik przypomina szatana z Zachariasza 3:1. Wynosząc się ponad Boga i uzurpując sobie prawo do Jego miejsca w świątyni. Ów odstępca żywo przypomina mały róg z 8 rozdziału Księgi Daniela. Podawanie się za Boga to wręcz kopiowanie postępowania szatana opisane w 14 rozdziale Księgi Izajasza i 28 Księgi Ezechiela. Tym samym werset ten nawiązuje także do bluźnierczej mocy z Księgi Daniela, 11 rozdział 36-39. A zatem opis człowieka niegodziwości zawiera elementy wskazane zarówno na samego szatana, jak i nikczemnego przedstawiciela szatana w łonie chrześcijaństwa. Jakie subtelne rysy zachowania każdego z nas mogą być przejawem podobnej postawy do tej, jaka ujawnia się u człowieka niegodziwości? Dziękuję.